Witam Was, kochani, w niezbędniku dla elektryka części drugiej. Dzisiaj, tak jak obiecywałem w części pierwszej, postaram się i omówię wszystkie rzeczy, których zabrakło poprzednio. Zacznę najpierw od małego wiertła stożkowego. Posiadam również większe, jest to chyba 35 mm, lecz staram się korzystać z małego. Każdy, kto omyłkowo zrobił zbyt dużą dziurę w tworzywie, na pewno doskonale rozumie, czemu nie zaczynam największym. Tak jak tutaj, w tej mini rozdzielnicy, potrzebne jest wydrążenie otworu w tych naciętych, okrągłych miejscach. W tym wypadku można to zrobić również nożykiem, ale zwykle wychodzi to postrzępione i tu pojawia się moja obawa co do uszkodzenia izolacji kabli. Estetyka tu nie ma większego znaczenia, gdyż po zakończonym montażu rozdzielnicy i tak jest to niewidoczne. Tutaj na przykładzie tej mini rozdzielnicy pokażę zastosowanie numerków i literek na kablu. W skrócie chodzi o to, aby te kable ponumerować, czyli oznaczyć je dla lepszego porządku. Oczywiście w przypadku tak malutkiej instalacji jak tutaj nie ma to najmniejszego sensu, ale chcę Wam pokazać, na czym to wszystko polega, a z pewnością Wasza wyobraźnia zabierze Was tam, gdzie chcecie to sobie zobrazować. Film zaczyna się od momentu, gdzie dokręcam wkrętakiem dynamometrycznym śrubę na wyłączniku nadprądowym DS, czy inaczej S. Oczywiście wcześniej dokręcam normalnym wkrętakiem. Jak widać, na kablu brązowym wchodzącym od góry S-a założona jest literka A. Następnie obieram kabel neutralny, do którego również montuję literę A, jako że jest to neutralny idący z tego samego przewodu. Ktoś zapyta, po co to? A uwierzcie mi, że naprawdę przyspiesza to wymianę S-ów oraz ich ład przez dokładne oznaczenie w rozdzielnicy. Jeśli chodzi o pistolet do kleju, to ja używam go najczęściej w celu przywarcia kabli do ściany lub innego tworzywa. Jest to szybkie, bezpieczne i w sumie dosyć tanie. Sam pistolet jest ze mną około pół roku. Jest to Parkside w cenie 59 zł. Grzeje się naprawdę szybko, a klej wypływa początkowo w małych ilościach przez wąskie zakończenie dziobu. Jest to bardzo dobre, gdyż czasem również używam kleju, by przylepić mały magnes do urządzenia w celu jego tak zwanej magnetyzacji. Tu wkleję link do filmu, w którym pokazuję dokładnie, o co chodzi. Natomiast tutaj, jak widzicie, pokazana jest cała specyfikacja pistoletu, którą również wypiszę w opisie. Szczerze, naprawdę polecam to urządzenie. To jest latarka na przejściówkę do baterii DeWalt. Jako że mój cały asortyment narzędzi akumulatorowych pochodzi od firmy DeWalt, to też dlatego wybrałem lampę na ten rodzaj baterii. Jak widać, lampa wchodzi w baterię bez problemu. Sami zobaczcie, jak mocno świeci pomimo bardzo mocnego światła studyjnego przy tym nagraniu. Lampka posiada również regulację kąta nachylenia oraz boczny przycisk włączania, co oznacza, że nie będzie włączona cały czas po wpięciu do baterii. Jej koszt to około 89 zł. Naprawdę szczerze polecam. Jest niesamowicie przydatna, zwłaszcza w momentach, kiedy montuje się oświetlenie i brak jest zewnętrznego światła. Niezbędnym elementem przy mojej pracy jest smardowierteł. Ja używam akurat tego od Makity. Staram się co jakiś czas, kiedy zauważę, że dane wiertło robi się suche, zwłaszcza przy SDS-ie, bo głównie pracuję z DS-em, staram się nasmarować zarówno wewnątrz futerka, jak i na zewnątrz wiertła, tak by po prostu te narzędzia pracowały mi znacznie dłużej. Zawsze przy montażach staram się mieć rolki swoich kabli. Zwyczajnie robię to ze względu na wygodę montażu oraz na to, że wierzę w firmy NKT i jej solidność. Dodam, że nie jest w żaden sposób to sponsorowany moment filmu. Po prostu ich przewody mają parę zalet. Po pierwsze, jak na filmie z zielonym paskiem, są to 2,5 mm² oraz odpowiednio z niebieskim 1,5 mm², co pozwala je szybciej odróżnić. Są miękkie, do układania w sumie jeden z lepszych. Ich zewnętrzna izolacja ma charakterystyczne wniecenia w miejscach pojedynczych przewodów, co pozwala łatwiej ściągać tę izolację bez uszkadzania izolacji przewodów idących wewnątrz kabla. Wierzę po prostu w doświadczenie NKT i trwałość ich produktów, a warto dodać, że usługę elektryczną sygnuję na pieczątce swoim nazwiskiem i chciałbym robić ją możliwie dobrze i nie wciskać klientowi produktów wątpliwej jakości. Jest to mały magnetyczny gadżet od Boscha. Wygląda jak rozkładany długopis. Posiada magnes na końcu. Jest to niesamowicie przydatne przy wiecznie spadających śrubkach bądź wpadających za szafki, a uwierzcie mi, niektóre ważą naprawdę ponad 200 kg i nie da się tego przenieść. To jest przedłużka od DeWalta do wkrętarki z możliwością dokręcenia śrub czy też wkrętów w trudno dostępnych miejscach. Ale tutaj wstawię Wam link do filmu, w którym pokazuję, jak jej używam.
kolei jest tani gadżet o wartości chyba niecałych 10 zł, który przypomina troszeczkę pompkę do kibelka. Natomiast bardzo dobrze się sprawuje podczas wiercenia i naprawdę gromadzi wewnątrz siebie sporo ilości pyłu. Choć oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, bo można sobie wyobrazić, że przy wierceniu w suficie nie daje to specjalnie dużo. Do tego używam właśnie tutaj przedstawionego odkurzacza od DeWalta. Jest akumulatorowy i w pełni kompatybilny z bateriami, które posiadam dotychczas do innych urządzeń tej firmy. Tutaj Wam pokazuję jego numery i specyfikacje i mogę Wam tylko powiedzieć, że czyszczenie tego odkurzacza naprawdę nie jest jakieś czasochłonne. Jest dosyć łatwo dostępny filtr. Tutaj z kolei mam cały zestaw otwornic od Boscha. Są to otwornice do tworzyw sztucznych oraz do drewna czy tam sklejek. W całym zestawie jest uchwyt i wiertło, które można zakładać na każdą końcówkę, co znacznie zmniejsza wymiary całego pudełka. Wnętrze pudełka jest tak skonstruowane, żeby mogło pomieścić jeszcze parę dodatkowych otwornic. Można je dobrowolnie układać dzięki uchwytom w kształcie heksagonu. Nie używałem ich do granic możliwości, lecz około kilkunastu razy. Tutaj z kolei widoczna jest mała poziomnica ze specjalnie przygotowanymi otworami pod poziomowanie gniazd z odległością 71 mm. No oczywiście działa w pionie i w poziomie. I w sumie jest naprawdę fajna przy obsadzaniu tych gniazdek, żeby jednak utrzymać ten poziom. Naprawdę pomaga, jej koszt chyba w granicach 50 zł, więc naprawdę szczerze polecam. To z kolei jest tak zwana czołówka, czyli latarka zakładana opaską na głowę i ona w sumie zawsze świeci tam, gdzie będziemy patrzyli. Tutaj bardzo łatwo wymienne baterie, potrójne A i co, no ledóweczka, ładnie. To jest tak naprawdę zestaw z mini nasadkami do wkrętaka precyzyjnego. Fajne jest to, że to jest naprawdę małe, poręczne i tutaj mamy naprawdę wszystko. Oczywiście jest to od Wirta, zatem niemiecka porządna firma, którą naprawdę polecam. Wszystkie te klucze wydają się być wykonane bardzo porządnie. Naprawdę w momencie, kiedy się trzyma je w ręku, to mają jakiegoś rodzaju ergonomię, przy której naprawdę się miło pracuje. Dodatkowo w miejscu oczek zakończone są w taki sposób, by pracować niczym klucz grzechotkowy, co bardzo przyspiesza pracę w przypadku narzędzi manualnych. Jest to seria Joker, czyli jest to najwyższa seria produkowanych kluczy przez firmę Vera. Na koniec mogę wszystkim bardzo podziękować za uwagę oraz zachęcić do komentarzy i pragnę nadmienić, że jest to druga i ostatnia część, jeśli chodzi o niezbędnik dla elektryka.